Witajcie, to Jacek, nowy odcinek z tej gry, wy Pokémon Diamond. W tym odcinku widzicie, że nic nie zrobiłem od tego czasu. Przelecę się do głównego miasta. Tutaj on, Sunswell. To miasto jest tutaj. Orebur? Tak, dobrze myślę? Nie jestem pewien teraz. Ale muszę jeszcze iść wziąć sobie Biborol. Ponieważ będę szukał jednej rzeczy, która bardzo jest... Zacznijmy od tego, że mogę dać move po prostu. Pozit. Ten tak król mi się nie przyda. Potem po szkole te pokemony na wysokie poziomy. Żeby nie było. To silne tylko pociągnąć są pokemony, które są mi niepotrzebne. Jeszcze tak, zostanie mi jeszcze dużo rzeczy do zrobienia, więc co mogę teraz powiedzieć? Teraz ruszamy do... Do ligi. Więc tak, więc ogólnie... Bierzemy się w stronę... fajnego jednego miejsca, więc ogólnie, a i sorry bardzo, to jest zima, a ja po prostu najczęściej w zimę jestem zakadrzony, jak nie powiem co. Mamy czegoś tę maskę, Bone Hill. I tyle wam powiem i tyle, że po prostu najczęściej jestem zakadrzony, chory, po prostu trzeba do tego się przywyknąć. Ale... Nie powiedziałem, że nie będę kręcił serii, jak jestem chory. Bo niestety trochę mniej komentuję, bo nieraz po prostu katar daje swoje znaki, mniej nagrywam po prostu. Jest o nim nie czas też. Jak zauważyliście, mój komentarz trochę już zaczął się nudzić po prostu. Szczególnie muszę sobie zrobić taką mini przerwę od... Czekajcie, jestem. Fuk. Oj. Tu można zapłacić bronzora, jak widzicie. Może kiedyś tutaj się odważy przyjść i załapać go. Go away. Jak to się szło? Fuck. Nightfucker. Tego ciemność za szok. Toż to szok, a ja... Za chwilę zamierzam złapać innego Pokemona. Już większość z was domyśla się, jakiego, i wiecie, gdzie on będzie praktycznie. I po co mi ten Pokemon? Fuck. Czy weszedłem w dobre miejsce? Chwilę się o... Coś raczej nie, bo przecież... Nie pamiętam tego. Muszę włączyć sobie Ripera. Ostatni. Mam Clean Stick. GIF. Pewno to działa tak, że... Coś to działa tak w taki sposób, że... Pokemony nie atakują, czy no przynajmniej tak pamiętam. Coś w tym stylu. Atakują mniej niż zawsze. Było. Oj. Tędy się nie da tak przejść tak łatwo? Nie. Czekajcie, tędy. Rock Smash. To mnie zaprowadzi do coś tam z tyłu. Trzeba do fucking hell dostać się do no, to działa. Mniejszym stopniu atakują, ale atakują jednak. A ja nie mam czasu, żeby marnować całego żeby stło.
Zakręcił w kółko. Pętany normalnie. Co my tu mamy? Staraptora. Cię... Więc jestem z powrotem. Aha, uciekajmy z tym walki, bo nie chcę mi się manować czasu na tego wzora. Aha. Jednak zużyję jakiegoś slipera, bo co będę się męczył z tymi żałosnymi stworzeniami, co tutaj mnie męczą. Czyli ty Green Rock Smash. I teraz schodzisz do góry. To w końcu będę mógł się wybrać tam, gdzie chcę, czy będę się kręcił w kółko, jak nie powiem kto. O, wanna fight, wow. Będę miał co robić, przynajmniej walczę, tak jak w końcu. Czekaj na tą chwilę od wyjścia do skin. Wej, gdzie on? Ja jestem? Powiem, pytania angielskie, czy się zgubiłam? Takie tam głupoty te babki mówią, a my im powiemy coś innego. Typowo jeden atak typu, który zadziałałby na dwa i niszczyłby każdego. No nie wiem, czy posiadam taki atak? No nie, mam Flight of Surfa, który zmiecie ich bezczętnie. Fly jest... Take down. O, nie ma nic, co mam dwóch. Nawet nie zdążyłem popatrzeć, jak to z... HP spada. Świat... nie zadziwia. Jesteśmy zbyt potężni, żeby walczyć z takimi śmieciami, jak oni są. Surf. Aj! Pomyliłem. Ten atak nie może zdziałać się, ponieważ rani moje Pokémony! Świera mi wszystko oprócz tego, co atakuje. Trochę głupota. No chociaż mógłbym zciągnąć wszystko. Ten drugi co da? Beautifly! Więc tak stoksy. Tak. Nie, no faktycznie to nie ma różnicy, mogę załatwić tego. Dobra. Muszę być i tak. Tak, to zginie na miejscu. A drugi? Crunch. Może być i tak. Pięknie. Puszczę wam ten atak w zapomnienie. Bo znalazłem Rare Candy. Rare Candy chyba. No nie jestem pewny. Rzadki cukierek. Po prostu. Tłumacząc. Gdzieś tu muszę łazić tak w kółko. Escape rope. Gdzie nie dostanę, a tędy? Gdzie tu kurde gubię? To jest trochę nudne, ale może być. Nie będę wrócił, bo po co? Już tam trzeba się dostać w końcu. Tego nie przechodziłem, pierwszy raz to przechodzę. Ten kawałek miejsce. Super Leaper. Może z rowerem mogę pojeździć.
Czy dobrze w ogóle, że tutaj wlazłem? I don't know. W ogóle się tu zawsze. Zawsze i wszędzie ciemna jaskinia, ciemną jaskinią i będzie. Jak głupie słowa. Czarne będzie czarne, a białe będzie białe. O! Mieł! Czy ty mi coś sugerujesz, że tutaj jest coś ciekawego? Tak. Nie wiem o to nic ciekawego. I fight! Oczywiście! Fight, yeah! Fight! Raz, dwa, trzy! Giniesz ty! Szkoda mi ataków na ten. Te mroczne istoty zwane Zubatem. Czyli wszędzie gubić się tak będzie. Gdzieś tutaj się szło, tam się szło, potem tam. O, grubas. Jak to tak można? Fight, 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 fight together. I to nie fair, dwóch na jednego. Jest was za mało. Może zawalajcie wszystkich z jaskini, może będzie szybciej. Jeszcze jak każdy wystawia Geralt. Powinien być Geralt. Geralt to był Geralt z Rivi. Magia. Pokebala. Jesus Christ. Killed everyone. Everyone. Fly. Aqua Jet. Normalnie odlot. Tak zginął, że aż hej. Mogę użyć plaka, a nie marnować swojego czasu na flya. Ale co to ma być? Nic nie ma być właściwie. O, Castillo użyje swojej mocy. No jeszcze lepiej. No może od razu. O, klątwa. Może ja najpierw sobie zrobię cięcie, pokonam mi, bo to nie ma sensu oglądanie, ja będę niszczył wszystkich gier. Więc tak. Pomyliłem cały to wszystko. O, fajnie, wysunąłem emulator. O, tak chyba miało być? Chyba. Że tak. I ogólnie dowiedziałem się, że tam gdzieś trzeba wejść. Tylko jak to zrobić, to ja nie jestem pewny. O, właśnie, tak. I trzeba skorzystać z tych fajnych tych. I ogólnie mamy potem tu takie sejście. I tu schodzimy niżej. I ogólnie to chodzi, że tutaj da się no, rzeczy ciekawe. Gdzieś tam trzeba zdobyć Gibla. Nie jestem pewny gdzie. I ogólnie irytuje mnie walki. Myślałem, że się przez chwilę nagrywa, bo tak wolno leciał czas. A to jednak było moje przewidzenie. I ogólnie zamierzam zdobyć tego Gibla. I ogólnie kilka serii nowych będzie na moim kanale niedługo. Ale na chwilę sobie zrobię małą przerwę, żeby sobie odsapnąć trochę. Trochę powiem wam, że mało rzeczy robię, po prostu nie mam chęci na robienie jakichkolwiek materiałów. I oto jest nasz tego poszukiwany. Ale to jest dziewczynka, ja chcę chłopankę, no. Ponieważ dziewczynka Gibul jest słabszy. Czyli ja mam po prostu teama złożonego z pozytywów. I nie chcę manować. Nie, mam Varela, który się nie nadaje. Nie jest członkiem teamu, a członek teamu musi mieć zapad. Chcę mieć Gibla męskiego, bo inaczej będzie lipa. Gibul, Gibul, Gibul. Jakiegoś mocnego Gibla chcę. Praktycznie niemożliwe, ale jednak Gibul się pojawił w moim
Tutaj i co to będzie? Co to będzie? Zobacz. O, ta wskaźnik myszki ustawię, żeby nie było widać, więc ogólnie chcę złapać Gibla. To jest bardzo nieważne i nie zamierzam się poddać. I co? Zobacz. Zgwałciłbym go, ale chcę złapać Gibla. Dużo strasznie ultraboli. Przygotowywałem się tutaj na ostatniego z trzech legend typu Uxie. To był Mastery, tak to złapać, więc trochę to zajmie. Jednak mogę złapać tę dziewczynkę, chociaż teraz zanim znajdę nowego Gibla, to trochę zajmie. O, czas odcinka niedługo się skończy. Czy ta gra się skończy? Nie! Oczywiście chcę zapaść tego Gibla, ponieważ bardzo fajnie było mieć Gibla w swoim teamie. Oczywiście. Gibla będzie mój. Oczywiście wyszkolony na max będzie oczywiście, żeby był legendą. Co to jest? Coś się? Co to jest? Co powiedzcie mi? Ale fajne! Tego się nie spodziewałem. Ale to wymyślili, naprawdę. Co im dla nas zdobyć? Mam zrobić zaraz cięcie, żeby zdobyć Gibla. Chyba, że teraz się pojawi Gibu. Nie, to zubot. Więc możliwe, że zrobi cięcie teraz. Tak, znowu dziewczynka Gibul i znowu będzie... Nie, tu nas złapie tą Gibla, co będę się... Więc wystawię tutaj w tym momencie Berela, ponieważ ma najsłabszy poziom. A na Gibla potrzebny jest tam Pokémon, który nie zatłucze go na zapisie tym razem, to tylko obniży mu HP. Jeszcze Gibla męskiego. Oczywiście tego Gibla złapię sobie tak dla wspomnień przeszłego. Może zginie. Oj! O, nie zginął, na szczęście jego. Oczywiście Gibu jest dosyć dobrym Pokémonem i nie dlatego chcę go mieć. Oczywiście, bo Pokémony smoki są kozackie. Ogólnie, w każdej wersji. A poza tym, nie jestem pewny, kogo sobie wybrać drużyny. Pomyślałem akurat o Gibu, ale oczywiście nie tego, co tutaj złapię, tylko następnego, który będzie męski. Więc zrobię cięcie i znajdę męskiego Gibla, oczywiście. No nie wiem, pomyślimy później o tym. Dragon Ground. Tak, Gibu. Oj, nie będę się nazywał. Idę pierwszego. Więc tak. Teraz poszukam Gibla męskiego. Jak go znajdę, to dam znać. Po prostu. Teraz cię. W końcu zapadłem męską formę Gibla. To było normalnie koszmarne. Jak szukanie igły z Tagusiana. On teraz go złapał. Praktycznie kończy odcinek po złapaniu jego, bo... ponieważ... O, akurat w sam raz. Oj. Tego się nie spodziewałem, powiem. Uff, Dragon Rage. Ładnie, że przykoksił. Zostawię sobie tego, żeby tylko rzucić Pokémona. Teraz trochę mi laguje, bo instaluję grę. To ściąga tyle procesora, że aż strach się bać. W tym czasie tylko szukałem tego Gimla. Bo na 30 tych damskich Gimlu trafiłem jednego męskiego. Wyobraźcie sobie to, na to szczęście moje. Ale trafiłem męskiego, więc Gimlu jesteś w moim teamie od tej chwili. I do tego... zapisujemy... i żegnamy się. Nara ludzie, do następnego odcinka. W następnym odcinku... czas na Victory Road. Chyba, że macie do zaproponowania coś innego. Więc nara.
To nie ma sensu. Więc nara. W tym odcinku, jak mówiłem, Victor Raut. Może coś jeszcze zrobię po międzyczasie, ale teraz będę XP po tym. Więc nara.